Witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed Wami F1 2021 w karierze dwuosobowej, w kooperacji. Słuchajcie, także odcinek 17 przed Wami, no i ze mną na kanale kierowca Chałbica. Witam, dzień dobry. Dzisiaj będziemy jeździć na torze Mexico City. Mexico. Tak jest. O ile to się tak w ogóle nazywa? Meksyk. Meksyk, no zobaczymy. Dobra, co tu się dzieje w tym? Mieliśmy czekać na ten DRS, mechanizm uruchamiania, nie? Dokładnie. W co chyba teraz pójdziemy bardziej, nie? Te felgi nam w sumie też dużo dają. Czy nie, łożyska teraz mieliśmy pójść i później ten, dobra. To dawaj, lecimy. Zobaczymy, czy nam się uda. Jest. Jest. No i teraz jesteśmy dalej na poziomie Astona. Jakie to jest wyrównane. No, dokładnie. Ale że McLaren tak zjechał, to ciekawe. No McLaren był lepszy od Red Bulla chyba. Nie, nie był, dobra, nie było tematu, ale był na poziomie Red Bulla na Grand Prix Węgier. No dobra, to możemy McLaren... lecieć. A może, zobacz, może coś ulepszymy. Czy nie? Czekałem chyba na DRS, nie? Chyba, że... Możemy hamulce ulepszyć za niedługo w podwozie, jeśli coś fajnego umieścimy, zrobimy, zobacz. Tak, jeśli kupimy podniesienie amortyzatora, to będziemy mogli robić koce na opony, zaciski i wzmocnioną linkę hydrauliczną. Co o tym sądzisz? No, spoko. Czyli aczkolwiek jak patrzę na te liczby, to jeszcze jest naprawdę dużo do ulepszenia. Tak. Ewentualnie, ej, możemy teraz zrobić przykładowo łożyska i tamte, co ty na to? No. To robię, to cyk. Mamy 1200 idealnie podniesienie amortyzatora, cyk. To już możemy lecieć. I będzie trzeba jeszcze strategię, pomyśleć nad strategią, czy medy, czy softy wziąć. Co o tym sądzisz? Znaczy wiesz, no softy 5-7 okrążeń max. Pytanie, czy softy, medy i akurat dojedziemy do deszczu. Ten deszcz ma być tylko parę okrążeń, jakieś 3-4 okrążenia z tego co widziałem, max 5. Ej, u ciebie pokazują jakby twojego kierowcę teraz, nie? Pokazywali w sumie. Okej. Okay. Setup zmniejsz paliwo.
Przypominam po raz chyba 300. No ale to dużo daje, jak dajesz paliwo na minimum, nie? Dobra, no ja mogę Dobrze, i lecieć. teraz trzeba pomyśleć. Musimy omówić nasze strategie. Co robimy? Bo ten deszcz może być deszczem, na którym nie będzie trzeba zmieniać też opon nawet. To mnie najbardziej martwi. Co o tym sądzisz? No, nie wiem, ja mówię. Softy, medy i do deszczu. Albo softy, softy i medy do deszczu, na deszczu i do końca. Chyba se zrobię medy, medy i do deszczu. No to Co o tym sądzisz? ja startuję na softach. Albo... Dobra, ja też lecę na softach. Lecimy. Możemy. Powodzonka. Powodzenia. Klasycznie. Miałem rekord w pierwszym sektorze 27.443. Trzynaście sześćset. P3. P3, tak. P3? P3, jak u ciebie? Nie wiem, dwa błędy miałem, także zobaczymy zaraz. Na kierownicy tam pisze pozycję często. O, wiem, 29 level. Pozdrawiam. Ładnie też w sumie. Kurde, nawet jakbym zrobił 1.13.4, to bym był daleko trochę. O Jezu, ty jesteś ostatnim, który zrobił 1.14, 1.14 i 1.000. Oj, oj, oj. Nikita Mazepin prawie 1.16. Oj, 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 problemy. Alpiny słabo, żadna w dziesiątce nie jest, a Gasly może się przełamie w końcu. No akurat dla nas to niedobrze, żeby on się przełamywał. Najlepiej jakby się już nie przełamywał. Tak, chociaż w sumie w USA chyba też był 10, coś takiego, nie? Nie wiem. Chyba nawet nie Pan... zdobył punktu. Dobrze, grunt w tym wyścigu, żeby nie wyspinować. I byle, no byle dojechać w sumie, nie? Dokładnie. O, 6 punktów w uznaniu do ciebie tracę u mnie. Niestety Japonia zniszczyła mnie trochę. W rywalizacji. O kurde, pochwaliła mnie. A jak u ciebie? Bez komentarza, na szczęście. Zobaczmy, co mam w wiadomościach.
Powodzenia na to, że zespół harował przez cały weekend, aby coś tam dobrze. Czekaj, muszę tu jedną rzecz zacząć. Da się zrobić? Kurde, nie da się zrobić. Dobra. To lecimy? Lecimy. Dobra. Powiedz, jak się tobie zawodnicy wczytały, żeby nie było tak jak ostatnio. Welcome to the Autodromo Hermanos Rodriguez, which is the location for today's race. The cars are out on the grid, so let's join the action down on the track. We're a long way above sea level here in Mexico today, which could pose some cooling issues for the cars as they make their way around this 2.6-mile lap. 17 corners with top speeds in excess of 220 miles per hour, and watch out for potential overtaking into turns 1 and 4. And I'm joined once again by Anthony Davidson to bring you the lowdown for today's race. Let's talk about Bird. They've been involved in a number of costly incidents lately. That's got to affect their mindset going into this race. It's not an ideal situation by any means. When you get into a bad run like that, there's always a risk of frustration creeping in, which can cause more mistakes and locks you into this vicious cycle. Hopefully today they can get through turn one cleanly and stay calm for the rest of the race. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Valtteri Bottas lines up on pole position, and it's Lewis Hamilton alongside. Looking down the rest of the grid, we have the engineer, Verstappen, Lando Norris, and Perez. Bird, Vettel, Gasly, and Lance Stroll. Ocon, Tsunoda, Kimi Raikkonen, and Ricciardo. They've taken a grid penalty. Giovinazzi, Mick Schumacher, George Russell, and Nicholas Latifi. Mazepin and Fernando Alonso round off. Fernando Alonso i Daniel Ricciardo dostali kary na polach startowych. Tak, już wiadomo, co tam Ricciardo tak wolno jechał ostatnio. To, no to, no już miał zużyte części niestety. I musiał wymienić. A Alonso chyba wymienił dwie rzeczy, bo dostał dużo. Alonso był miał chyba lepszy czas. Nie, on był za tobą od razu. No musiał dostać 10 miejsc, bo on był chyba jedenasty. No jakoś tak. Albo. No. Jak u ciebie strategię pokazuje soft ile okrążeń na danych oponach? Ile okrążeń na softach? Dyszka. I ile na medach? Dyszka 11, dyszka, 15. Dyszka 16? Nie, kurde, ja mam 10, 11, 15. To nam się mieszają. No to ja też tak mam, no to nam się mieszają. No po prostu kto będzie wcześniej, ten będzie miał pierwszeństwo, nie? Mhm. Co, no to, co na to? Jesteś gotów? Jestem gotów. Dobra. To dawaj, lecimy. Kurde, ale ja sobie mam dobrą pozycję, bo ja będę miał od razu slipstream za Hamiltoniarzy. Więc no, trochę mi to da. No i... Ile... No... Ja pierdzielę, no to będę daleko, bo Norris we mnie walnął. Ale... Dobra, ta gra jest upośledzona. Powiedzieć tutaj, co się stało? No. Ja sobie jechałem normalnie i Norris we mnie walnął. I ja dostałem usunięcie z okrążenia formułującego, ale on nie dostał. Mhm. W momencie, kiedy on we mnie walnął, no to... Ile opony będę startował na 50 stopniowych oponach, jak oni będą na 80-90, no to po starcie, to jak będę w top 10 w starcie, to będzie dobrze. No. Także nie pozdrawiam Lando Norrisa. Jak to przetłumaczyli na polski język w jakimś F1 Lando Norrisa.
sobie się bawimy. Panie Lando Norris. Ty jesteś za Norrisem, widzę, nie? Mhm. Powodzonka. Powodzenia. No, zobiechany przez Red Bulla, pozdrawiam na niedogrzanych oponach. O kurde, teraz będą dymy. Bo on mnie chyba już... Oczywiście, że mnie uszkodził. No nie da się tym jechać. A Valtteri Bottas stracił pierwszą pozycję na rzecz Lewisa Hamiltona. Mój internet jest dzisiaj główny. Która pozycja? Siódma niestety. Przez waszą walkę z Vettelem straciłem pozycję. Musiałem schamować. Ale tam chyba czysto w miarę było, nie? Nie wiem. Trzeba było to przeanalizować. Tego, że... ostrzeżenia. Na... Sekunda za Verstappenem. Jestem w jego DRS-ie. I ostrzeżenie. Także ja zapowiada karę. Się ciekawie. Ciekawie się wyścig zapowiada. Mam już dwa ostrzeżenia i karę. No, mam kolejne ostrzeżenie. Nieźle. Dobra, cisnę teraz. Teraz trochę podgonię. Bo chłop nie ma DRS-u, a ja używam ERS-u i DRS. Próbuję wyprzedzić Verstappena.
No i... Z trzeciego na 13, 10 pozycji. Co się stało?! Co się stało? Ktoś tam wyspinował, chyba Gasly. Nie wiem, co tam się stało. Ja pierdzielę, ale dymy. Co to się stanęło? Medy, nie? Mhm. 20% już. O nie, zblokujesz mnie. Najgorzej. A ci się grzebię, tak. O, właśnie odczekuję dłużej niż 5-sekundówkę, więc pozdrawiam. Ponad 5-sekundówkę odstałem. Czyli super generalnie, nie? F1. Ale co się stało? Jakie tam się dymy stanęły się? Myślałem, że mi softy dali. Mazepin jedyna. Dymy pierwsza klasa, nie? No. Ale co się wydarzyło w ogóle? 7 DNF-ów! No ale co ty żeś tam zrobił? Kwalifikacja! Ja nic nie zrobiłem, ja mam klip z tego. Ja wyleciałem i później wróciłem normalnie na tor. I dosłownie z pół kilometra przede mną oni się rozwalili. Czterech tam się chyba rozwali. Reszta dostała DS-ku. Przysięgam. Klip z tego. Nawet na minimapce u ciebie powinno być widać, że nagle się zaczęli zatrzymywać o tam, gdzie teraz jesteś. Więc... Nieźle. Pozdrawiam. Ktoś tam mnie prawdopodobnie nie... Możliwe, że przez Okona, bo on, jak widziałem, silnik, awaria mechaniczna. I chyba inni się o nich tam porozwalali, bo tam Ricardo na pewno stał. Sli. I jeszcze dwóch. Stali tak, że zabrali cały tor. Mhm. Dla bota praktycznie. Była jedna taka mała dziurka, w którą można było tam, wiesz, żeby nie ściąć toru. Mhm. A boty przecież toru nie zetną, nie? Więc woleli w nich się władować. I właśnie tym oto dziwnym trafem Mazepin jest 11. Więc już prawie, że są gwarantowane punkty, jeśli jeszcze będą... No, dymy, to już masz punkty gwarantowane. Ale dymy tam naprawdę były piękne. Ale ja tak, ale głupio pojechałem, poleciłem tak w tak głupim miejscu. No to można polecieć. Tak głupim. Ale nie w tej takiej S w prawo, tylko na tym dojeździe na nią. Kurde! Druga kara. I ostrzeżenie su. Nie. Myślałem, że dostałem dwa ostrzeżenia i karę już na tym safety carze. Ja pierdziule, nie mogę z tego. 6 sekund już mam nieostrzeżenie. Czyli dostanę dwa ostrzeżenia, pokrzam grę. Jak tempa tutaj nie mam złego, to moje... Dobra, już tutaj dojeżdżam. Chociaż nie, Williams, Alonso i... nie. Kurde, Mazepin będzie 11. Bo Alonso i Latifi mogą nie dojechać do safety cara. Zobacz, gdzie oni są. Mhm. Co nie? To są upośledzone, dostanę piątkę, bo Tsunoda we mnie wjechał. Ja pierdzielę!
ciele! To są naprawdę upośle... No i mi jeszcze boczne... Nie, Tsunoda, ty szmato! No nie dość, że mam piątkę, to jeszcze boczne se... Drugi raz mi wjechał! No co za debil! Co za... Nie, no ja nie mogę z tą grą. Naprawdę mi już się tak... Nie, jeszcze jedno kółeczko. Grać na siódmym... ...ążeniu. Jak jakiś debil mi 10 stawia. Jezu, co tu się wydarzyło? Perez frunął. Ale co? Jak? Perez fruwał. Co za upośledzona gra! No jedź, debilu! Ja pierdzielę, no ta gra jest naprawdę upośledzona, no jeszcze ale... Ale coś się stało dziwnego. Lobby się zbagowało. Ja pierdzielę. Nie dość, że straciłem 3 pozycje, to jeszcze jakiś... Debil z Japonii mi zniszczył wyścig. Super gra! Że safety car się zbagował! Super! Woohoo! Ja! Jeszcze kary dostałem za rąbista gra! Polecam! Dobrze wydane 100 zł. Jeszcze prawdopodobnie się lobby zbaguje. O, się walo. Ale dalej jestem, 2 pozycje. No ja wiem, że mam boczne sekcje uszkodzone przez jakiegoś debila z Japonii. Czemu on mi to jeszcze ciągle powtarza? Jeszcze chcę mnie utwierdzić w tym. Nie wiem, czy się nie zbagowało i przypadkiem nie... Można już wyprzedzać? Czekaj, spróbuję wyprzedzić Mazespina. Nie, jedzie safety. In the slab? Deszcz za 15 minut. Nie żeby coś, ale ja już mam po wyścigu, nie? Już nawet nie... No, dwie piątki się... odstaniesz. No, słuchaj, tu się takie rzeczy dzieją, że ja bym jeszcze poczekał do końca. No ale mam 2 piątki i boczne sekcje uszkodzone. I to tak mocno w miarę mam uszkodzone boczne sekcje. I straciłem jeszcze 2 pozycje tak... O! Będę nic oddawał, w dupie was mam. Aha, fajnie. Jedźcie, kurna. Ja pierdzielę, jestem debilem. Straciłem dodatkowo jeszcze 2 pozycje, bo zamiast neutrala wrzuciłem wsteczny. Czyli jestem big brainem. Pozdrawiam. Ja pierdzielę. Już szczerze, ja bym się wycofał w boksie, bo już tak się tego nie chce jechać. No, mam do ciebie wciul straty, jestem uszkodzony i mam od cholery kary. No, zarobiście. Dawać safety cara. Chcę to... O, super! Mazespin i Alonso walczą. Super, Latifi teraz wyprzedzi Mazespina, a ja będę się musiał jeszcze z nim męczyć. Zarobiście! Powiedzcie mi, że cię uszkodziłem, no! Kurde, nie uszkodziłem się. Nowość. Ciekaw, ile do ciebie będę tracił. Możesz zobaczyć, ile jest do kolegi z zespołu straty, różnicy? Czekaj. Pewnie jest 10 sekund.
Dlatego więcej niż o punkty nawet nie mam co myśleć. Jeszcze tak, Tsunoda, tak. Trzymaj mnie, no. Essa Latifiarzu z tobą. Ile Stroll do ciebie traci, bo ja do niego 5 sekund? 1,6. A, czyli odrobił, czy nie? To, co nie traci. Wiem, nie wiem, bo my dosyć wolno jedziemy za kimś. Jeszcze nie wiem za kim. Za... A ja nie chcę się pchać, bo już mnie Norris raz uszkodził w tym wyścigu. Skrzydło? Tak, i podłogę chyba też. To dlatego, to... Aha, czyli też masz uszkodzoną podłogę. Najgorsze jest to, że ja nie mogę tego szybkiego prawo-lewo przejechać w pełnym gazie przez debila. No ja też nie. Mam nadzieję, że jeszcze będzie jakiś safety car. Norris, to Norris blokował, z Hamilton zjechał. Który jesteś? Trzeci? Mm-hmm. O kurde. Ale oni zrobili coś bardzo głupiego, że nie zjechali. Oni mogą być pit stop, wiesz, do tyłu. To się, Jezu, pit stop więcej mogą mieć. Albo tyle samo, ale po prostu no, nie opłaca im się. 10 minut deszcz. Musimy wytrzymać na medach 10 minut. Ja już się boję myśleć, jak na Interach się będzie tym jechało. Ja do Alonso nie odrabiam. Chyba oni softy, dobra, to wszystko jasne. Ile straciłem teraz? Siedem i dziewięć sekund. Ej, git jest. Prowadzisz? Mhm. Super, ja na szóstce muszę jechać ten zakręt, no i po wyścigu żegnam. Kurna! Zjeżdżasz zaraz? Czy jest safety car? Tak. A. Ty, jeszcze jedna osoba się rozwali i Mazepin w punktach. No, wszystko popsuł ten safety car.
trzymasz go za sobą, da ślady darkowe. No czekam aż się te opony zaczną padać, aczkolwiek nie wiem kto jest w lepszej sytuacji. Przecież on ma 6-okrążeniowe softy. No czekam aż mu zaczną puszczać, bo ja też mam już zaraz zacznę. 30%. Ty musisz czekać do deszczu, innej opcji nie masz. Brawo. Oż ty. Walter i Bottas wyprzedził go. O kurde, ty masz dużo airsu, oni mają po 40. Teraz Lewis Hamilton jeszcze musi wyprzedzić swojego teammate'a. To oni teraz będą bardziej pomiędzy sobą walczyć niż z tobą, nie? Mi się zdaje. Prawy atakuje. Dostajesz za to ostrzeżenie? Nie, bo jak wyjedziesz i zwolnisz, to nie dostaniesz. Jak się zwolni wtedy? Okay. Tak. No, ale tracisz wtedy czas. On chyba jest... Nie. Bo ty tutaj nie potrafią dobrze wyprzedzać, nie? Ale żeś koryk mocny zrobił. Nie mam wyboru. No wszyscy są za tobą do 0,5. Jedynie Mazepin traci 8 sekund. A tak 8, top 8 jedzie w wężyku totalnym. To w R trochę. Zapytaj się za ile będzie deszcz. Teraz ja się muszę już skupić, żeby nie stracić pozycji. Coś zaraz musisz zobaczyć za ile deszcz. Z aktualnymi karami, z aktualnymi odległościami skończył wyścig, to byś był ósmy. O, teraz Hamilton się zamienił z Bottasem. Ale w kanapkę ciebie chcieli wziąć. Ładnie się teraz mega wybroniłeś, tobie powiem. I teraz oni walczą dzięki temu między sobą. O kurde, oni stracili DRS za tobą prawie. I walczą ciągle. Ładnie to by teraz pomogli. No już te opony są słabiutkie. Co? Oni mają Valtteri 8-okrążeniowe, Hamilton 9. Opony.
teraz na prostej zaoszczędź RC nie pal, bo oni są i tak ponad pół sekundy za tobą. Kurde. No, nie pociągnę na tych oponach. Nie masz już innej opcji. Za daleko zaszłeś. Zapytaj się o pogodę, bo już są chmury. No już są chmury. Zapytaj się o pogodę. Mhm. Dobra, i tyle mi z tej pogody. Deszcz pada. Musisz to utrzymać. Valtteri Bottas spin, Lewis Hamilton siódmy, bo zjechał na medy. Ja pierdziule, Hamilton na medach. Opony ci się zaczynają podawać, też ci się zaczyna idealnie, nie? Mhm. Co o tym sądzisz? No zaraz chyba zjadę. Pyta się o pogodę i oni będą tutaj mówić, jakie opony są na ten moment najlepsze. Ewentualnie jeżeli zaproponują nową strategię. Dobra, bo ja tracę, wiesz, zamiast pilnować jazdy, to ja szukam po menu. Na prostej to rób, na prostej jedynie. Tej najdłuższej i tej drugiej. Jak coś prognoza, lecisz, naciskasz, ale weź, bo ty biegów zapominasz rzucać. Straciłeś sekundę właśnie. No, musiałem sobie oponę ustawić. Dobra, zjeżdżam po intery chyba. Jeszcze jest za wcześnie. Jak jakikolwiek bot zjedzie, dopiero wtedy. Powiem tutaj, czy Vettel tam zmierza. No, idealnie. Aż tak mocno się rozpadało? Okrążenie? Kurde, ale masz teraz zło Perez za tobą. Myślisz, że ich utrzymasz, czy nie? Nie wiem. Tak, walczę o życie na razie. Perez ma 70 Hz, więc nie musi... Nie, nie. Powiem ci, jak skończy palić. Nie pal, nie pal, nie pal, nie pal, nie pal. Powiem tobie, jak zacznie palić, dobra? Nie pali. O
dziwo na prostej nie pali. Masz o 30 Hz więcej od niego. Tutaj lekko pali, tutaj tylko do końca, tutaj do tego hamowania tak jakby pali. Teraz pali tutaj do dojazdu. Jak mi wyrzuca tutaj na tym. Teraz... Nie, nie pali, nie pali, dobra. Trochę na prostej spalny, jak będzie, żeby mu uciec, nie? Bo i tak widzisz, jak on to używa. Coś się stało z tyłu. Jest, był to Sebastian Vettel. Wpadł w poślizg. O kurde, ale mam ładną kamerę na nich. Robią go w kanapkę. O kurde, ale jest... W środku, totalnie. Valtteri Bottas objechał dwóch naraz prawie, że? Chociaż Valtteri walczy, Fernando Alonso nie miał miejsca i musiał odpuścić i Valtteri Bottas niestety się przedarł. To jest złą informacją dla ciebie. Niestety. On ma 70 Hz, Perez. No i Fernando Alonso wyprzedził Vettela niestety. Te 9 sekund może ciebie trochę zabić, niestety. Mam dla ciebie dobrą informację. No. Prawdopodobnie Alfa Tauri nie zdobędzie punktów, bo Yuki Tsunoda traci 20 pit stop do Nikity Mazepina. Mhm. Ostatni. Gasly? Gasly był DNF. W wyścigu nie ma tak. Raikkonen, Russell, Giovinazzi, Schumacher, Gasly, Ricardo, Ocon, ja i Latifi. Na ten moment, jeśli będziesz miał te 9 sekund, to będziesz na około 5 pozycji. Więc 5 pozycja nie jest zła chyba, nie? Mhm. Tutaj tobie polecam na szóstkę zbijać, albo i w deszczu nawet na piątkę. No, ja... wolę bezpieczniejsze biegi na deszczu. Ja tam na nowych medach rzucałem nawet szóstkę. A tam jakoś nie rwie właśnie na niższych biegach. Wspólnie przezwyciężymy Alfę Tauri. Zobacz może teraz jak wyjedziesz na prostą. O Jezu. Valtteri Bottas przed... No joj. Będziesz Fernando Alonso cię może wyprzedzić. Zobacz na szybko pogodę. Słuchaj, naprawdę, nie interesuje mnie teraz pogoda. Okej. Ładnie! Nie spodziewałem się, szczerze mówiąc. Ale dużo na tym zyskasz.
wszedł na pony, czy nie? Raczej nie. Okej. Był mega wolny, nie? Kto? Jak go widać, był mega wolny. Alonso? No. Znaczy na prostej jej był szybszy. Ale w zakrętach był mega, mega wolny. Mhm. Okej. Możliwe, że będziesz chociaż w top 8. Ósme miejsce zawsze punkty, nie? Dokładnie. Każdy punkt ma znaczenie. Yuki Tsunoda będzie ostatni. Już tu raczej nic tego nie, nic te, nie, nie zmieni. I po prostu już nie wiesz. Nie ma 6 sekund przewagi nad Hamiltonem około. Opona dalej u ciebie była tam na prostej, czy u mnie tylko jest? Po tobie jeszcze? Co? Po tobie jakaś, czy? Nie, taka opona jakby tam jest na prostej u mnie. Tej, co byłeś teraz na środku praktycznie. Nie zwróciłem uwagi. Weź powiedz zaraz, czy jest u ciebie, z czystej ciekawości. Na tej prostej startowej. O kurde, bo ty już po ta... Pasa podgoniłeś. Robisz go. Chcesz wiedzieć, jaką aktualnie masz przewagę nad Hamiltonem? No. Nad siódmą pozycją? Tak. Siedem i pół sekundy około.
jeśli jeszcze tam Stroll go trochę potrzyma, ty podkręcisz lekko tempo, to jest szansa, że dasz radę być na 7. miejscu. Będziesz musiał jedno okrążenie przycisnąć tak na maksa. I pół sekundy. Doki? Co? RS włączony? Uuu. A słabo już się jedzie na tych interach, czy git? Różnie. Zależy od sektora. Mhm. A tutaj jest git, czy tak, no tak średnio bym powiedział, no tak średnio. Raczej średnio. Około 8 sekund przewagi nad Lewisem. Dobrze by było dostać teraz za to ostrzeżenie? Nie, nie, jak nie wyjedziesz prawą, to nie dostaniesz. Tam wiesz, bo ty patrzysz na ten, teraz na tej prostej tutaj, powiedz, czy teraz na tej prostej tutaj będziesz widział oponę gdzieś na swojej linii jazdy, tutaj? Nie. Tu jest, o, nie ma u ciebie? A, u mnie jest. Okej. Okay. Czekaj 6 sekund. No, 8 sekund już gdzieś masz przewagi nad Hamiltonem, czyli to 7. Hamilton przed Strollem, no to już będzie ciężko, żeby być przed Hamem. Ale Stroll może sobie tam pojechać słabo teraz. Kurde, właśnie, bo tu już jest DRS. To byś się te przydało to jakoś podgonić, ale nie dasz rady już chyba niestety. Mhm. To będziesz walczył o P9 albo P10. Gdybyś miał 6 sekund, a nie 12. No cóż. Toż to Meksyk. No tak. Tak, jestem w szoku, że na USA tyle nie było kar. Na USA właśnie nic było, nie? Mi się mega dobrze jechało USA, jak tobie? No. Valtteri Bottas ma DRS i będzie walczył z Sergio Perezem. Pół sekundy, 0,4. Czy on to zrobi? Ma jeszcze dwie strefy DRS. O Jezus Maria, ale wolno jedzie Perez. Obydwoje nie mają RS-u, ale Bottas ma przewagę DRS-u. A Perez lepsze wyjście. Nie, bot nie zaatakuje tak bot. Nie, nie, nie. Teraz będą zakręty bardzo kluczowe. Ale Perez nie umie jechać w ogóle tych zakrętów tym Red Bullem. Kto wygra, Valtteri czy Perez? Jak sądzisz? No teraz mu Perez trochę odjechał. No odjechał, no o, teraz Valtteri podgonił lekko. I ma jeszcze DRS teraz. I pali wszystko. Nie, nie ma szans. Jeśli Perez nic nie zawali, to wygrał wyścig.
akurat zwycięzcą. Ty ich akurat podgoniłeś. Będzie około P7, możliwe, że było tam się pomieszało troszkę. Grunt, że dojechałem. To jest duży sukces. Na kierownicy piszę pozycję. Który jesteś? Szósty. Co? Siódmy. Siódmy podpiszę. Tak, ostatnia kara. Ale stary Helmut... Jezu, jaki... ja mówię. Jaki stary Horner, nie? No. Czekaj, to jest Horner, nie? Czy mi się pomieszało? Dobra, tam nie wiem. Na podium. Co? Celuj. No to dymy. A Perez wygrał w swoim wyścigu domowym. Teraz w ogóle skumałem. Jest Checo P1. Straciłeś do Strolla? No gdyby nie ta kara, to byłbyś piąty. Walczył. No niestety, z uszkodzoną podłogą, słuchaj, kary ciężko jest ominąć. 9 punktów do Alfy Tauri. Musimy. Zobaczymy, czy w ogóle będę miał wywiad. Good day today jeszcze mi mówi. No niestety. A mi powiedziała good day today. No, szybko poszło. Alonso mega ładnie jechał, nie? No. Mijając, że stracił do ciebie 7 sekund. Nie, no był czas, wiesz, no gdyby nie ten spin, no. Inaczej, powiem ci inaczej, gdyby nie ten safety car ostatni, o. To który byłbyś? To byłbym pierwszy. Myślisz? Oczywiście, no miałem do Hamiltona 20 sekund przewagi. Na medach. Ha, ten co wtedy, co... I dotrwałbym do tych, Ja się rozwaliłem. Tak. I wtedy, wiesz, bo oni zaczęli tracić na tych softach w pewnym momencie. Nie sądzę, żeby on odzyskał 20 sekund w 6 okrążeń. 8 sekund. Bo kary ostateczne. No, to tą kary, no. No ale to ja mówię, wiesz, wtedy na tamten czas. 800 punktów. My dalej czekamy, aż Halo się zrobi. Jeszcze 11 punktów. 11, a nie 9? To a ty? Ale mówię tutaj do tego. Do czego? A nie, dobra. Źle spojrzałem. Bało się tobie? Źle spojrzałem. Dobra, no to faktycznie, no to jest to do zrobienia jeszcze, no. Twoją formą to jest do zrobienia, a z moją raczej nie. No już nie przesadzaj. Średnia pozycja na mecie 15, średnia startowa 12. Dobra,
Robię stop. Thank you.